Dobra, słuchajcie, to będzie już ostatnia, trzecia część filmiku na temat tego regulatora napięcia i odpowiemy sobie na pytanie, czy da się taką grzałkę kupioną na AliExpressie, czy też gdzie indziej w Polsce, ustawić jakąś temperaturę. Otóż nie da się. I takie coś. Wyjaśnię wam, bo też dopiero teraz zrozumiałem, o co chodzi z tym tutaj potencjometrem, którym się takim malutkim. Może to pokażę bliżej. Tutaj jest, w którym też mamy jego regulację. I o co w tym chodzi, też wam pokażę. Zrozumiałem to dzięki filmikowi, który właśnie mi tam wysłał jeden z użytkowników. Ja to teraz podłączę do zasilania 230 V. Będę starał się wam. No i już w tej trzeciej części pokazać mniej więcej wszystko. Jeżeli czegoś nie pokażę wam, to prawdopodobnie tego nie wiem. Także ok, ja podłączam do zasilania. 230 V, ok, tu mam wszystko elegancko. To mam ustawione pokrętło główne na minimum. I teraz wam pokażę, wytłumaczę pewien motyw. Tutaj na tym niebieskim małym takim potencjometrze mam już odkręcone na minimum. Jak odkręcimy go całkowicie już, bo to trzeba naprawdę dużo, dużo kręcić lewą stronę. Ja myślałem, że tu wystarczy tylko jeden ruch taki malutki w jedną czy w drugą stronę, a to nie, to kręcicie, 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 aż zejdziecie do takiego momentu, w którym już będzie było słychać, jak będziecie przekręcali o jeden obrót, takie tyknięcie. I to znaczy, że to jest już na maksa w lewo odkręcone. Ja teraz biorę miernik 750 V i teraz patrzcie, ile mam na wyjściu tutaj na tą grzałkę. 59 V. To jest minimum, jakie w ogóle mogę sobie tutaj ustawić. No powiedzmy te 60 V to jest minimum. Na tym regulatorze napięcia, jakie mogę sobie ustawić. Patrzcie, ja teraz biorę tym potencjometrem malutkim, będę kręcił prawą stronę. Staram się to zrobić tak, żeby tutaj nic nie zahaczyć. 61, 62, 63, 64. Widzicie? Już mi idzie w górę. Kręcę w lewą stronę. 64, 62. No 60 V to jest minimum, jakie mogę ustawić tutaj. I na tej wartości, jeżeli teraz ta grzałka ona się będzie nagrzewała, ale o wiele, wiele, wiele wolniej. I to nie jest tak, że ona się nagrzeje, załóżmy do 80 czy tam 100 stopni i już przestanie się nagrzewać. Nie. 65 stopni, 67. Muszę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Gdzie temperatura idzie ciągle do góry. 74. Maksymalna temperatura tego podgrzewacza to jest 260. I to będzie tak szło do góry aż do tych 260 stopni, powiedzmy. Już przed chwilą sprawdzałem, trzymałem długo, długo i doszło do 230 czy tam 40. Widzicie? To się po prostu teraz będzie wolniej nagrzewało. Gdybym miał odkręcone ten tutaj, tym potencjometrem na maksa, tam, no załóżmy z minimum, żeby było 100. A teraz jak na przykład pokręcę tam. Widzicie? Jak szybko idzie? Patrzcie. Masakrycznie szybko. Teraz dałem na minimum. Teraz będzie wolniutko szło. Dobra. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co chodzi. Kurde, żeby tu nic nie syknąć. Nie da się wyregulować w ten sposób jednolitej temperatury na tej płytce. Żeby coś takiego było zrobić, ja w ogóle odłączę to już od zasilania,
Żeby coś takiego było w ogóle zrobić, to sobie myślałem, żeby połączyć. Patrz, akurat tu leży pod ręką, nie wiem, jakiś przypadek, przeznaczenie. Taki przekaźnik do Arduino. I wtedy, nie wiem, czy są takie jakieś do Arduino przystawki, powiedzmy w ten sposób, żeby podłączyć jakąś taką właśnie też końcówkę do mierzenia temperatury, nie? Podłączam do tej blaszki na przykład. Arduino mi szczytuje temperaturę, jaka jest właśnie na blasce. I tak to zaprogramować z takim przekaźnikiem, żeby na przykład włączał zasilanie w ten sposób. Jeżeli temperatura osiągnęła 150 stopni, wyłącz na przekaźniku prąd, żeby szedł. Jeżeli temperatura, on ciągle Arduino szczytuje, załóżmy, z jakiegoś takiego tutaj przewodu temperaturę. Jeżeli temperatura spadła poniżej 145 stopni, załącz zasilanie na przekaźniku. I w ten sposób tutaj regulując sobie tym niebieskim potencjometrem, widzicie, bo teraz strasznie powoli to się nagrzewa, nie? Także możemy sobie tak to wyregulować, że to będzie te pomiędzy tymi 145 a 150 stopniami dosyć szybko się nagrzewało. No i co? I wtedy byśmy mieli taką fajną regulację temperatury takiej płytki. I myślę, że to by było fajne rozwiązanie. Być może są prostsze rozwiązania. No oczywiście są prostsze, no kupienie jakiejś takiej całej płyty, która już całą ma tą elektronikę, tak? Ale nie o to chodzi. Tutaj to też trzeba się bawić. I dzięki temu ja zrozumiałem parę rzeczy teraz. Bo to mi dało teraz do myślenia, że mógłbym sobie zbudować właśnie jakiś mały piekarnik własny z grzałkami, nie? Które by były sterowane przez Arduino. Świetna sprawa, świetna zabawa, która rozwija myślenie i poznaje zasada działania różnych tam rzeczy elektronicznych. Co więcej w ogóle tu powiedzieć? No już chyba więcej nie, naprawdę. Już trzecia część najkrótsza, już moje papugi się każą mi chyba włączać nagrywanie, także z Arduino, z połączeniem. Tylko powiedzcie mi, czy ktoś zna jakiś moduł do Arduino, który by mierzył do chociaż nawet tych 200 stopni temperaturę i wtedy mógłbym sterować takim przekaźnikiem. To już będzie fajna zabawa, nawet bym kupił coś takiego do Arduino i sobie zrobił na tym regulatorze. Warto, warto. O, jakoś obudowa plastikowa i mamy już świetny motyw do sterowania sobie grzałką. To tyle, trzymajcie się. Pozdrawiam Was.